padam, łamie się. Witam! Dziś jeszcze raz obejrzymy mój ulubiony program rozrywkowy z lat 90. pod tytułem Randka w ciemno. Zapraszam. Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie, skąd się wziąłem? Skąd ja się tu wziąłem? Jacek Kawalarz. Aha! Parę lat temu wygrałem konkurs na prowadzącego ten program. Ja przegrałem na prowadzenie tego. Żeby przedstawić państwu dżentelmenów, którzy wygrali kolejne eliminacje na uczestników Randki w ciemno. Tych oto kandydatów. Radek. Witam wszystkich serdecznie. Przyjechałem z Nowego Warpna. Za kilka dni będę bronił swoją pracę magisterską, dlatego proszę was wszystkich, trzymajcie za mnie kciuki. A jeśli chodzi o moje życiowe pasje, to poza oczywiście pracą zawodową, są nimi żeglarstwo i muzyka. Mogę ci obiecać, że będziemy trzymali kciuki wtedy, kiedy będziesz bronił pracę magisterską, ale zdradź nam w zamian za to, z jakiej dziedziny ta praca będzie. Wpływ niezależnego ruchu brwi na potencjalne zwycięstwo w programie Randka w ciemno. Są nimi żeglarstwo i muzyka. Drugi kandydat ma na imię Darek. Witam wszystkich serdecznie. Przyjechałem tutaj z południowej części Polski, ze wspaniałego kurortu, jakim są Katowice. To ze wspaniałego czy Katowice? Pozdrawiam wszystkich widzów z Katowic. Pozdrawiam. I kandydat numer 3, Zbyszek. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechałem z pięknego miasta Zamościa, w którym pracuję w agencji ochrony, jako agent, konwojent. Słyszeliście reakcję publiczności? W latach 90. konwojent to był trochę taki James Bond. Gdzie pracujesz? No, jestem takim agentem, konwojentem. A dzisiaj? Gdzie pracujesz? Jestem takim agentem, konwojentem. Nie chciało się studiować, co? Interesuję się sportem i muzyką. Jestem sędzią piłkarskim. Sędzią piłki nożnej. Świetne zajęcie. Super. Trudne zadanie będzie czekało dzisiaj... Monikę! Z czego ci ludzie się śmieją? Dochodzę do wniosku, że w tamtych czasach rozbawianie publiki było znacznie łatwiejsze. A skąd ja się tu wziąłem? Witam cię, Moniko. Witam cię, Jacku. Witam państwa. Lepiej powiedz, któremu cyganowi zajwaniłaś ten złoty obrus. Jak wcześniej Jacek powiedział, przyjechałam z... Mam na imię Monika. Przygotowałam dla was po 3 pytania. Oto pierwsze z nich. Ostatnio lansuje się modę na dziewczyny przeraźliwie chude z makijażem anemiczki. Jak myślisz, komu zależy na takim antykobiecym wizerunku? Jakie zdanie ma na ten temat kandydat numer 2? No cóż, ja myślę, że wszystkim, którzy czują antypatię do kobiet lub zostali kiedyś przez nie odrzuceni i skrzywdzeni. Co prawda wieszaki to mam już w szafie. Też chciałbym mieć wieszaki w szafie. Ale wtedy musiałbym wreszcie zakopać dziadka. A jakie zdanie mam na ten temat kandydat numer 3? Sądzę, że to wam kobietom powinno zależeć... jak zwalczać ten wzór antykobiecości. A ja mogę tylko dopowiedzieć, że moim ideałem kobiety jest piękna, wysoka blondynka o kształtach Kim Basinger. To się zdziwisz. In your face! In your face! To się zdziwisz. Pytanie drugie. Lubię obserwować ptaki w locie. Czy jesteś do któregoś z nich podobny? Ja do pingwina. A nie, pingwiny nie potrafią latać. Chyba, że stoisz na dachu wieżowca z pijaną zakonnicą. No ja myślę, że ja nie jestem podobny do ptaka. Nie, nie jestem podobny do żadnego z ptaków. Wyobraź sobie majestatycznego orła w locie. Bardzo interesuję się rozrywką. Czy możesz zrobić mi przyjemność i spróbować naśladować swoją ulubioną postać telewizyjną? Proszę kandydata numer 2. Oczywiście, że mógłbym zrobić ci przyjemność. I spróbuję naśladować swoją ulubioną postać telewizyjno-sportową, którą jest znany rajdowiec Krzysztof Hołowczyc. Jeżeli lubisz szybką jazdę samochodem, to chciałbym cię zaraz zabrać na krótki rajd. Mam nadzieję, że ty w zamian zabierzesz mnie na wycieczkę. A więc
zapnij pasy, jazda. Pełny 200 i do prawy 100, ciąć. Przejście w lewy, 3 gaz, pełny. Dzwoncie po karetkę, kawalec ma udar. Partuję, to jest taka satyra. Brum, brum, brum. Mój wybór pada na kandydata numer 2. No dobra, pora na zmianę. Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek. Jaki Romek? Przepraszam, ja nie jestem żaden Romek, tylko jestem Jacek i jestem tu po to, żeby przedstawić nasze kandydatki. Świnie na wybieg? To znaczy, zapraszamy nasze szanowne kandydatki. Kandydatkę Sylwię. Dobry wieczór. Chyba niedawno przyjechałaś do Polski. Wróciłaś skąd? Wróciłam właśnie z Kanady. Druga kandydatka ma na imię Krysia. Oj, kawalec, nie hejtuje aż tak. Na pewno ma też jakieś zalety. A bardzo lubię dobrą literaturę, dobry film, spacery brzegiem morza. Ale najwięcej czasu przeznaczam na uprawianie sportu. A jaki to sport? Różne. Kiedyś zajmowałam się skokami spadochronowymi. Skoki spadochronowe? Tego się nie wymawia sport, tylko choroba umysłowa. I mówię tak tylko dlatego, że zawsze byłem za bardzo... żeby tego spróbować. I kandydatka trzecia, Kasia. Dobry wieczór Państwu. Przyjechałam z małego miasteczka podwarszawskiego o wdzięcznej nazwie Grójec. Dobrze, że nie Guziec. Taka świnia z Afryki. Trzy wspaniałe dziewczyny. Dla kogo? Jedna z nich. Dla Jarka. Witam cię, Jarek. Dziękuję. Będziesz niebawem wybierał. Ale po pierwsze, to nie jest Jarek, tylko Mariusz. A po drugie, za parawanem nie dość, że są kobiety, to w dodatku dorosłe. No oczywiście to są głupie żarty, ale przyznajcie, że w tym wąsie jest zawsze coś takiego creepy. Mój wujek miał taki wąs. Zawsze mnie gilgotało przy całowaniu. Witam serdecznie wspaniałą publiczność w studiu. Witam wszystkich telewizorów przed telewizorami, w szczególności swoją rodzinę. Już za chwilę będziesz mógł wybrać, ale najpierw prosimy o twoje pytania. Bardzo proszę. Mam tutaj trzy pytania dla was i zadaję pytanie numer 1. Po pierwsze, czy już ząbkujesz? Kto pytanie błądzi? Czy jest takie pytanie, które wstydzisz się zadać? I co nam odpowie na to pytanie kandydatka numer 1? Nie jestem wstydliwa i nie ma pytania, którego bym nie zadała. Czyli też na pierwszej randce pytasz o hemoroidy? High five, soulmate! Nie ma głupich pytań. Nie ma głupich pytań. No właśnie rzecz w tym, że wtedy mało kto miał internet. A potem stało się to. Uwaga, recytuję. Czy to prawda, że napój Tiger ma w sobie spermę byka? Jak pocałować chłopaka z zaskoczenia i się do niego przytulić? Jak pofalować włosy mikserem? I czy to jest bezpieczne? Ostatnio znalazłem w torebce mojego chłopaka stringi. Co powinnam zrobić? Ej, chwila. Twój chłopak nosi torebkę? Czy mężczyźni mają miesiączkę? Wyszukiwań miesięcznie 3600. Czy pierdzenie spala kalorie? Wyszukiwań miesięcznie 49500. Kiedy umrę? Wyszukiwań miesięcznie 49500. Są tylko głupie odpowiedzi, a poza tym jestem bardzo ciekawa i lubię dużo pytań zadawać. Dziękuję bardzo, fantastycznie. Oczywiście, są tylko głupie pytania, podzielam jak najbardziej. Chwila. Są tylko głupie pytania, podzielam jak najbardziej? Ten koleś 2 minuty wcześniej powiedział, że nie ma głupich pytań i ta pani się zgodziła. I ten pan się teraz... nie zgodził, bo powiedział, że są tylko głupie pytania? Nie, no może się pomylił, ale w takim razie... dlaczego nikt się nie zorientował? Co oni ćpają i dlaczego mój dealer tego nie ma? Czy jest pytanie, które wstydzi się zadać kandydatka numer 2? No, również nie ma takiego pytania. Uważam, że nic co ludzkie nie jest mi obce. Może to źle zabrzmi, ale z biologicznego punktu widzenia Breivik jest człowiekiem. Bardzo lubię zadawać dużo pytań. Nie zawsze jednak otrzymuję na nie odpowiedzi. Ale jestem bardzo dociekliwą kobietą i drążę dotąd, aż uzyskam na nią odpowiedź.
Ty się, Jarek, tak nie ciesz, bo za parę lat będziesz się tłumaczył, dlaczego 500+ poszło na nową FIFA i Call of Duty. Kobiety mogą tego nie zrozumieć. Są rzeczy ważne i ważniejsze. A czy do wstydliwych dziewczyn należy kandydatka numer 3? A ja jestem typową kobietą, czyli zadaję mnóstwo pytań swoim rozmówcom, ponieważ jest to taki kobiecy sposób na podtrzymanie rozmowy i kontaktu. A potem w wiadomościach cisnął kolesia, który zatłukł żonę na śmierć, bo się zorientował, że Bóg jej nie wbudował pokrętła głośności. Gdybyś była bajkopisarzem, kto byłby bohaterem twoich bajek? Kto byłby bohaterem bajek, jeżeli chodzi o kandydatkę numer 2? Nie byłby to przysłowiowy królewic bajki, bogaty i przystojny, ale współczesny Kowalski. Pani miała pisać bajkę, a nie dramat. No, współczesna dziewczyna. Nic dodać, nic ująć. A czy nas zaskoczy kandydatka numer 1? Mogłaby założyć nogę na głowę i zaśpiewać wstecz hymn Kazachstanu. Mnie by to zaskoczyło. Jestem bardzo marzycielska i kiedyś pragnęłam zostać bajkopisarką. Jeżeli zdecydowałabym się pisać swoje bajki, to bohaterami zostałyby zwierzęta, które uczyłyby ludzi dobroci, mądrości i ciepła. Kogoś tu nigdy nie gonił niedźwiedź. Chciałbym zadać pytanie ostatnie. Miłość do antyków jest bardzo dobrym sposobem pielęgnowania tradycji. A jak ty umeblujesz swój dom? W jakich meblach gustuje kandydatka numer 3? To były lata 90. Wtedy każde mieszkanie było umeblowane dokładnie tak samo. Meblościanka plus paprocie i wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jedynego telewizora w domu. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy to pamiętają. Mam już swoją wybrankę, ale tak dla ścisłości chciałbym jeszcze usłyszeć głos Edyty. Pierwsza kandydatka przyjechała z Kanady do Polski. To ci powinno powiedzieć wszystko na temat jej zrównoważenia psychicznego. Kandydatka numer 2? No cóż, ty tego nie widzisz, ale jest ruda, więc sam rozumiesz. Kandydatka numer 3? Została, więc wybierz ją. Wybieram kandydatkę numer 2. Może pojadą na Hawaje? A może do Mielca? Jedno jest pewne. Jarek dziś wybrał swojego Rudzielca. Piszcie swoje rymowanki o randce w ciemno i o randkowaniu w ogóle i nagramy poezję widzów. A to na dzisiaj tyle, a dzięki temu odcinkowi wiemy, że... No, ogłoszenia parafia. Dostaję od was sporo informacji, że nie jesteście informowani przez YouTube o tym, że opublikowałem nowy film, dlatego przypominam, że jeżeli chcecie być na bieżąco, musicie subskrybować mój kanał oraz kliknąć ten mały dzwoneczek, który ponoć sprawia, że jesteście informowani. Pamiętajcie również, że na przykład na moim fanpage'u na Facebooku możecie zgłaszać swoje propozycje na nowe odcinki. To na dzisiaj tyle. Buja! Cześć! Łap mnie za portfel, ale próbuj chwytać serce.